Uważa się, że 1/3 wszystkich zabytków, jakie znajdują się na świecie, w muzeach i poza muzeami, to są zabytki egipskie. I to już w pewnym sensie odpowiada na pańskie pytanie. Pod względem bogactwa materiału, a który zresztą i tak jest tylko niewielkim procentem tego, co istniało w starożytności, ale pod względem bogactwa tego materiału Egiptowi nie dorównuje żadne inne państwo. Cześć! Jeśli nie spodobał Ci się ten film, możesz kliknąć tutaj na dole subskrybuj. Będę wrzucał dużo więcej filmów, które Ci się nie spodobają.